Siema, tu stary dziad. Nadaję do Was z ostatniej kafejki internetowej przerobionej na bazę dowodzenia ruchem oporu XCOM w walce z podwodnymi kosmitami. Codziennie zadaję sobie pytanie, czy to jest ta godzina, ostatnia godzina, czarna godzina naszej cywilizacji, naszego gatunku. Niestety badania nad naszymi wrogami dowodzą, że być może ich celem nie jest eksterminacja. Tak samo jak staliśmy się bezwolnymi sługusami syndykatów korporacyjno-państwowych, tak samo być może planem kosmitów jest stworzenie z nas kolejnego gatunku, który będzie podlegał ich niecnym planom. Nie wiemy, jaki jest cel. Jak wiecie, pierwszą taktyką, którą przewidziałem dla naszego ruchu, jest stworzenie elitarnego oddziału komandosów, który będzie w stanie zlikwidować centrum dowodzenia naszego wroga. Kolejnym, najważniejszym punktem naszego oporu jest program badań nad technologią kosmitów. Knowledge is power. Dzięki ogromnym funduszom wkładanym w laboratoria, najlepszych naukowców, którzy mimo nacisków porzucają swoje rodziny, porzucają swoje domy i wyruszają na podróż do naszych podwodnych baz, by prowadzić badania nad wrogami, udało nam się dowiedzieć wiele w naszych przeciwnikach. Stworzyliśmy specjalne centra, w których jesteśmy w stanie przechowywać żywych osobników najróżniejszych ras, które uda się pojmać w misjach, które przewidują, które podejmują nasi akwanauci. Po pierwsze, udało nam się odkryć kolejne bronie, naszych przeciwników. Pierwszą taką bronią, o której jeszcze wam nie mówiłem, jest termiczny pistolet wyrzucający bomby zamrażające, które zamrażają kosmitów obszarowo. Jest on znacznie skuteczniejszy niż jakakolwiek broń zamrażająca, którą posiadaliśmy do tej pory. Dzięki niemu udało nam się zdobyć kilka żywych osobników podczas misji. Dzięki temu poznaliśmy dokładniej kolejne dwa rodzaje naszych wrogów. Najbardziej popularnych i pierwszych, z których spotkaliśmy, akwatoidów. Wszystko wskazuje na to, że są to klony. Klonowane gdzieś w centrach, być może na statkach kosmitów. Oczywiście zaczipowane, tak samo jak nasza populacja, niestety. Oczywiście ci, którzy nie przystąpili do ruchu XCOM. Kolejnym wrogiem, którego poznaliśmy, są Gilmani. Tutaj prawda wydaje się jeszcze bardziej przerażająca. Jest to rasa, która funkcjonowała na Ziemi długo, długo przed naszym gatunkiem. Czy teorie spiskowe na temat dziwnych oczu niektórych przywódców świata mają coś wspólnego z tą rasą? Ciężko powiedzieć. Nie mamy środków na to, by się tego dowiedzieć. Jednak jest to bardzo niepokojące, że te starożytne istoty, które kroczyły po Ziemi wiele lat przed tym, zanim my tutaj się pojawiliśmy, służą naszym wrogom. Co ważne, udało nam się także prowadzić badania nad technologią statków, tak zwaną łodzi kosmicznych, które posiadają nasi wrogowie. Dzięki temu odkryliśmy nową broń, soniczny oscylator. Broń, która posiada właściwie nieskończoną ilość amunicji, o dosyć niewielkiej celności, jednak o ogromnym zasięgu, zwróćcie uwagę, 55 km, porównując do naszych dotychczas najlepszych rakiet, które miały 50 km zasięgu, co prawda większą celność, jednak znacznie dłuższy czas przyładowania. Dodatkowo obrażenia tej broni są większe niż obrażenia naszej najlepszej do tej pory broni. Dzięki temu udało nam się zatopić pierwszą dużą łódź naszych wrogów i oddział naszych akwanautów wyruszył, żeby stoczyć z nimi walkę. Raport tej walki zobaczycie niedługo na swoich komputerach. Jeżeli chcecie przystąpić do ruchu oporu jako naukowcy, jako akwanauci, którzy stoczą bitwę w podwodnym świecie, wszyscy jesteście mile widziani. Na miejscu
Usuniemy chipy, które założyły wam syndykaty korporacyjno-państwowe. Damy wam porządny posiłek, nie te pigułki i jedzenie kreowane gdzieś w fabrykach, podgrzewane w mikrofali, ale prawdziwe jedzenie, czyli sushi, nasze ulubione jedzenie w naszych stacjach podwodnych. Ryb i glonów mamy pod dostatkiem. Teraz nasz tryton, który oczekiwał na polepszenie się warunków pogodowych, ruszy do crash site number 18. Większość naszych akwanautów niestety jest całkowicie zielona. Widzicie, nie mamy też pełnego wyposażenia, jeżeli chodzi o broń. Także jeden z naszych ludzi będzie biegł z granatami. A więc już na samym początku wiemy, że mamy do czynienia z Gilmanami. Wu Konfucjusz. Jeden zero. Sebastian Medża. Dobra, pójdziesz tutaj. Ach! Teodoro Lima. Ich tutaj jest więcej. Miejmy nadzieję, że nie. Salvador Diaz. Jak wielki jest to statek? 3 poziomy. Porównajcie go do naszego małego Trytona. Kolejny kosmita. Jak wielu ich opuściło. Statek, zanim my tutaj dotarliśmy. Spróbuję uderzyć tą rurę. Być może jest to rura z ruskim gazem. I wybuch zabije naszego wroga. Doszło do wybuchu jednak. Lara mi wygląda na snajpera. Lara. Wyśmienicie Lara. Takich ludzi właśnie potrzebujemy. Jeżeli tu padnie granat, to jesteśmy w czarnej D. 65, kolejny dobry strzelec. Dobra. Tam może być 2 kosmitów. Pewnie był jednak tylko jeden. Dobrze, nie będę wyprowadzał więcej ludzi.
Dobra, Ali. Dina coś kiepsko z kondycją. Dobra, Lara. Okay, gdzie ten statek został trafiony? Kolejny kosmita. Teodoro. W ogóle jest szansa, żeby w niego strzelić? Będzie się wspiąć na te... podwodne wydmy. Dobra, idziesz tędy. Okay. Gdzie tutaj stoisz? Także stoisz i osłaniasz. Oj! Błąd. A, człowiek z granatami napiera. Don't delay. W każdej ręce granat i do przodu. Thermal shock rancher też do przodu. Dobra, będziecie osłaniać. Gebre Christos Daniachew o korzeniach etiopsko-grecko-rosyjskich. Wyraźnie. Ale celność. 65. 66, jeszcze lepiej, dobra. Potrzebujemy jeszcze jednej tury, żeby... Gebry żyje, ale... Pamiętam, kto zginął. No jak? Nie masz szans z taką mieszanką krwi. Okej. Okay. A Dina? Czyżby poruszanie się w tej strefie było aż tak męczące. Lara Monteiro. Nie! Nie taki był plan. Dobra, Lara będzie tutaj robić za... przynętę. Czasem... reszta ekipy zabezpieczy perymetr. Lara. No, to nie tak to miało wyglądać.
Zobaczcie, ile urządzeń nieznanych nam do tej pory. Próbował zobaczyć, co się stało z jego kolegą. To był błąd. Wchodzimy tam. John Delay. Możliwe, że jego granty będą potrzebne w środku. Żal będzie zniszczyć ten cały sprzęt. Co to są za urządzenia? Co to za komory? Dobra, też idziesz do środka. Najlepiej byłoby na mostek wprowadzić człowieka z bronią zamrażającą. Spora szansa, że tam będzie dowódca. Z niego wyciągniemy najwartościowsze informacje. Gebre, Christos, Daniachi. Padł ten strzał. Dwóch. Jeden. Sebastian Medża. No, to był wyczyn. Dwa kile w jednej rundzie. Chyba jeszcze nie dokonał tego żaden aquanauta. Schowamy się tutaj w krzaczkach. Niesamowicie rozbudowana konstrukcja. Całe eony. Naszymi przeciwnikami. Jak wielu ich się czai w zakamarkach tego okrętu. Jak wiele szkód może wyrządzić jeden granat rzucony między naszych ludzi. Wtedy nasze zbroje do tej pory nie uratowały żadnego aquanauty. Ale być może, mam nadzieję, wykuwa się na naszych oczach komando, które będzie w stanie zinfiltrować bazę wroga. Thank you.
ten sposób, mam nadzieję, gwarancję, że nikt z góry ani z dołu nie wejdzie na pokład, który udało nam się przejąć, czyli pokład szczytkowy. Właściwie mamy do czynienia z Gilmanami, a nie z żadną bardziej zaawansowaną rasą. Z granatami wchodzisz tutaj. Czepku urodzony. A więc tutaj wpadł pocisk, nasze pociski. Tutaj zostały zniszczone pokłady. Gdzie jeden z kosmitów zginął po prostu. Nasi ludzie mają bardzo słaby refleks. Za każdym razem, kiedy kosmita wychodzi gdzieś zza winkla, nikt nie strzela z automatu. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Dobra. Idziemy na górę. Gebre Christus Denachiev, chodzisz. Okej. John Charger. U Confucius Charger. Dojdziesz? Tak jest. Przejście znowu zblokowane. Koniec. Żeby dowódca okrętu dalej stał na mostku. Czy kosmici posługują się tymi samymi zwyczajami co my? Kolejny kosmita jest tutaj. Krzaczorami. Będzie trudny strzał. Jednak celny. Niesamowite. Czy to może być dowódca? Jeżeli tak, to jest nasz. Prawie zamroziliśmy samych siebie. Chodzimy na dół. Dziewczynka z granatami. Idziesz do góry i osłaniasz chłopaków.
Ci ludzie prawie zostali zamrożeni. Ale jednak wciąż są na nogach. Wyśmienicie. Nie. To nie koniec. Dina jest całkowicie wycieńczona. Rzucać granatów. Straty w sprzęcie, który zniszczymy, byłyby zbyt duże. Dziób statku zabezpieczony. Ach, te trupy Gilmanów. Są jak na balsam na moje serce. Wydaje mi się, że tutaj może być jednak centralny punkt. Może to był jedynie oficer. Mam tutaj też... Jesteśmy tam w zewnętrznym pokładzie. Tak naprawdę. Jeszcze nigdy nasi ludzie nie zaszli tak daleko jak teraz. Gebre, będziesz obserwować teren góry. Zobaczymy więcej ludzi w środku. Wiemy, że ten Gilman się gdzieś tam kryje. Nie odpuściłem mu tak łatwo. Na pewno teraz oni czują się otoczeni. To my mamy przewagę liczebną. To ich duży okręt został zestrzelony przez broń, którą sami stworzyli. Zbliżamy się do mostka. Powoli. Nieubłaganie. Cokolwiek tam jest, spróbujemy go zamrozić. Czemu nie strzelacie? 9%. 2. 79%. Plecy. Próbujemy zamrozić obu. Zamroziliśmy sami siebie, ale ten kosmita wygląda mi na dowódcę, który uzbrojony w jakąś dziwną broń. Masz jeden cel. W stanie strzelić? Nie jesteś. Trudno. Zamrozimy dziada.
Tak jest! Miejmy nadzieję, że to koniec misji. Że i tak udało nam się pojmać trzech kosmitów. I zdobyć ekwipunek całkowicie nam nieznany do tej pory. 11 kosmitów zabitych. 12 ciał odzyskanych. 3 żywych. 1 obcy artefakt. Straciliśmy jednego członka załogi. Nie głębiny pochłoną jego ciało. Magnetyczna nawigacja 7 sztuk. 2 schematy budowy łodzi podwodnych kosmitów. 10 maszyn do klonowania. 2 automatyczne komputery. Akwaplastiki i obca technologia reanimacyjna. Niesamowite. Wyśmienity wynik. Znaczna poprawa statystyk naszych ludzi. Teodor Lima niestety poległ. Sprawdźmy teraz, jakie nowe badania są możliwe. Gilman Technical i Gilman Squad Leader. Wyśmienicie. Trzeba zacząć przesłuchiwać obcych. Może informacje, które od nich pozyskamy, pomogą nam w walce z podwodnymi kosmitami. Dawno nie było promyka nadziei, promyka światła w naszej beznadziejnej misji, ale ta misja może zostać uznana za udaną. Gdziekolwiek jesteście, dołączcie do nas. Stańcie w ruchu oporu przeciwko kosmitom. Mówił do was stary dziad z ostatniej funkcjonującej kafejki internetowej. To wszystko na dziś.